pan ocenił walkę Kuby dzisiejszą? Czy można było z niej coś więcej wyciągnąć? Czy Kuba zrobił wszystko, co mógł? No tak, wiadomo, sukces cieszy, bo założenia były takie, tak, żeby dojść do strefy medalowej. Znaleźliśmy się w finale Mistrzostw Świata, nie kryjmy, tak, po tylu latach, gdzie cała reprezentacja, uważam, że w ciągu tych Mistrzostw Świata się pokazała super. Wszyscy zaboksowali jak należy, jeżeli chodzi o ten finał, tak. Mieliśmy założenia. No niestety, w drugiej rundzie, tak mi się wydaje, trochę Kubę poniosła fantazja, chciał to chyba na swój sposób wygrać. I widzieliśmy, co się działo, tak? Poszedł w bójkę, przyjął, no ale słuchajcie państwo, no szacun, pozbierać się w trzeciej rundzie i odbudować się, no to myślę, że to piękny, piękny finał wagi ciężkiej. A co pan powiedział Kubie między drugą a trzecią rundą na narożniku? Znaczy przed ostatnią rundą? Tak. Nie, no po prostu powiedziałem krótko. Co ty wyprawiasz, po co ty się bijesz? Przecież mówię, co rozmawialiśmy, mieliśmy inaczej to zrobić. No i myślę, że to trochę do niego dotarło i zaczął go przepuszczać, tak, a więc już nie szedł w bójkę. No troszkę brak doświadczenia na pewno. Jest młody chłopak, nie kryjmy, z tego co wiem, Kubańczyk, 16 miesięcy starszy, a jeżeli chodzi o takie kategorie jak junior, młodzik czy tam kadet, przejście, rok różnicy, to naprawdę proszę mi uwierzyć, to jest bardzo duża przepaść. Dobra lekcja na przyszłość, jeśli chodzi o Kubę, patrząc na jego dalszą karierę? Nie, no myślę, że jak najbardziej, tak. Z każdej walki się wyciąga jakieś wnioski, kalkulacje i tak dalej. No i tutaj myślę, że na chłodno, tak. My obejrzymy to, przeanalizujemy. No mówię, na tą chwilę mogę to powiedzieć po prostu. Ta druga runda, myślę, że poczuł się zapewnie. Pan podsumował występ wszystkich naszych kadrowiczów, mieliśmy 10 reprezentantów, to często na Mistrzostwach Świata się nie zdarza, żeby mieć reprezentantów w każdej kategorii wagowej. Cóż, powiem krótko, szacun dla całej drużyny, bo taki team, jaki żeśmy zebrali, wszystkie walki, gdzie tak jak pan przed chwilą powiedział, nie pamiętamy, żeby na takich imprezach nasi zawodnicy wygrywali z ekipami, z zawodnikami z takich ekip jak Azerbejdżan, Kirgistan, Uzbekistan, tak? Chłopaki, nawet ci, którzy przegrali do końca, pokazali charakter. Tutaj wszyscy mi gratulowali, no nie wiem, no mam nadzieję, że zrobiliśmy wspólnie taki krok do przodu, że ci, którzy oglądali te walki, no zresztą mam dużo i telefony i jakieś SMS-y, tak, że naprawdę super postawa wszystkich chłopaków, ja dla nich, za nich serce i z nimi do końca życia. To jest na rybę do reprezentacji polskich seniorów w perspektywie na przykład najbliższych igrzysk, no oczywiście nie tych najbliższych, ale tych igrzysk olimpijskich w 2024 roku? Może ja tak powiem krótko. Miałem przyjemność pracować z takimi zawodnikami jak Brach, Bereźnicki, Jarliński, tak, bo byliśmy wspólnie, bo to akurat był mój początek z kadrą, tam jeszcze z Krzysztofem Miałkim, Mistrzostwa Europy. To jest potencjał. Teraz ta grupa, następny rocznik, przepracowaliśmy, więc wszystko wskazuje, że idziemy w dobrym kierunku. No ja nie jestem, zarząd to musi podjąć, ale no ja myślę, że jeżeli mamy stawiać, to powinniśmy stawiać na te roczniki. Jeśli chodzi o te mistrzostwa i tych chłopaków, którzy odpadli we wcześniejszej fazie rywalizacji, to ma pan największy niedosyt, jeśli chodzi o kogo? Poza Kubą, który był wcześniej. Jakub Krzpiec. Tak. Wspaniały chłopak, wspaniały zawodnik. Na Mistrzostwach Europy o medal przegrał 3-2, gdzie tej walki dla mnie nie przegrał. To jest pracoholik, można powiedzieć. Chłopak, nie trzeba go do pracy namawiać. Zawsze miał pierwszą rundę delikatnie przespaną, a tu po pierwsze już byłem spokojny i nie wiem, no odcięło, no głowa po prostu. W ogóle wszyscy ci zawodnicy, trzeba to zauważyć, jaką głowę mają, nie pękali. Co z tego, że medalista Mistrzostw Europy, co z tego, że Ukrainiec? Oni wchodzi i wygrywa. Mamy wicemistrza świata, kochani! Mamy wicemistrza świata! Ekipa cała, chodźcie. No dobra.